jeszcze mi zrobił taką, wiesz, kurka, wiesz, ten, opinię w tym wywiadzie w krakowskiej. A widziałeś te wpisy? Widziałem, k***y, ale słuchajcie, ty. To jest coś niesamowitego, nie? Że jest taka nienawiść w narodzie, że, znaczy, bo jestem pewien, że nikt z tych ludzi nie ma zielonego pojęcia. Nikt. K***a i jeszcze. Cygaro, to tak. Cygara musi zacisnąć. Wiesz, i od razu. No, ale wiesz, coś niesamowitego. No. Zapytają, a jeszcze wiesz, bo ja myślałem, że to jest jakiś, wiesz, chemia, coś no, tego. A tu wiesz, uczę ludzi luksusu. Ty jesteś lifestyle. Tak, lifestyle. Ale dokładnie. Ale ty wiesz, ty mówisz, a tu Markis. Nie rozumiem tego po prostu. Mów co chcesz. Czy te taśmy zachwieją polskim rynkiem politycznym, czy zachwieją też sceną Kościoła katolickiego? To są pytania, które Państwo sobie zadają. Część z Państwa nie widzi w tych taśmach nic zdrożnego, część jest zbulwersowana tym, co zostało powiedziane. A są też i tacy, którzy twierdzą, że to jest po prostu, jak to ładnie ująć w sposób w miarę kulturalny, że jest to po prostu szczyt bezczelności, że ktoś podsłuchuje cudze prywatne rozmowy. Panowie profesorowie, Kazimierz Kik, Piotr Wawrzyk, dobry wieczór. Andrzej Stankiewicz, Onet.pl, Piotr Pałka, Rebelia.pl, Samuel Pereira, TVP Info. Dobry wieczór, panowie. W jakiej kategorii do tych taśm ujawnionych przez TVP Info podejść? No cóż, jako dalszy ciąg tak zwanej afery taśmowej. Oczywiście już nie tak spektakularne działania są tam przedstawiane, no ale jednak nie wygląda to dobrze. Dla mnie osobiście największe wrażenie na mnie zrobił fakt, że to rozgrywa się po 2011 roku, kiedy ja pamiętam, jak Donald Tusk mówił o tym, że Platforma nie będzie wchodziła w żadne relacje z Kościołem, że będzie wprost przeciwnie, nie będzie klękał tak przed biskupami, a tutaj okazuje się, że decyzje personalne i mam pełną fraternizację przedstawicielem Kościoła katolickiego, tych samych polityków, którzy w mediach mówili dokładnie coś odwrotnego. Zarzucali Kościół i niektórym innym hierarchą angażowanie się w politykę, no a tutaj jakby im nie przeszkadzało to samo. Panie profesorze? Ja mam problem z tym wszystkim, ponieważ widzę to z dwóch stron. Z jednej strony to oczywiście negatywnym bohaterem jest tu jednak ksiądz Sowa i to bardzo negatywnym bohaterem, ale z drugiej strony dlaczego? Dlaczego ksiądz Sowa? Czyli dlaczego te taśmy w tej chwili? Czy przypadkiem tu nie ma jakiegoś instrumentalnego elementu związanego ze próbą skompromitowania, zresztą samokompromitacji, bo wystarczyło dać mówić księdzu Sowie i to jest autokompromitacja. Natomiast wydaje mi się, że to jest już instrumentalne traktowanie czegoś, co kiedyś spełniło swoją rolę, oczywiście w obaleniu rządu pana Donalda Tuska. Dzisiaj... Ale panie profesorze, pan rzeczywiście hołduje tej tezie, że te taśmy obaliły rząd Donalda Tuska? Znaczy, pokazały go, albo odkryły głębie myśli polityków i ministrów rządu Tuska, bo rzeczywiście wtedy znalazłem się w ogromnym szoku, słysząc to, co pan Sikorski mówił. W ogóle to dla mnie było, co minister spraw wewnętrznych mówił. Nigdy nie mogłem sobie uzmysłowić tego, że minister tego rządu może być tak dwulicowym. To znaczy z jednej strony mówić prawdę, a z drugiej strony służyć i brać pieniądze za czynienie zła, bo tak to można byłoby określić, ale dzisiaj na celowniku jest pan ksiądz Sowa. To jest bardzo wyraźne. Ksiądz Sowa, czyli to jest próba uderzenia w środowisko także Platformy Obywatelskiej. Panie profesorze, w momencie, kiedy te taśmy ujrzały światło dzienne, ludzie na ulicę nie wychodzili. Ksiądz Kazimierz Sowa dalej swoją działalność, w cudzysłowie duszpasterską, na antenie jednej z telewizji prowadził. Nic się nie zmieniło od tego czasu. Nie, ja wiem, właśnie w cudzysłowie. I ten cudzysłów dzisiaj został otwarty. Wydaje mi się, że te taśmy mówią, niezależnie od tego, że są instrumentalizowane, to mówią pewną prawdę, bardzo niedobrą prawdę. Mówią pewną prawdę, kompromitując pewne środowisko. Ja myślę sobie, że to środowisko jest odzwierciedleniem całej klasy politycznej, a tu widzimy także, że pewnej części Kościoła katolickiego. Więc te taśmy mówią więcej o klasie politycznej w tym wypadku, czyli dopowiadają tą resztę o klasie politycznej polskiej i tak troszeczkę zagarniają część Kościoła katolickiego, część księży, bo rzeczywiście ksiądz Sowa jest dzisiaj w pewnej części opozycji bardzo aktywny, bardzo aktywnie funkcjonuje. I stąd też mi się rysuje ten pomysł, że to jest instrument, że to jest takie sprytne uderzenie poprzez uderzenie w księdza Sowę pewne środowisko.
Przy czym rzecz jasna, to nie jest instrument w sensie, żeby tam była nieprawda. Chodzi o to, że pokazanie, ale o każdym z nas. No to z punktu widzenia politologicznego, jeszcze zanim przekażę głos publicystom, panie profesorze, kto ma ten instrument, albo kto jest tym instrumentariuszem, który w tej chwili w księdza Kazimierza Sowę próbuje uderzyć? No myślę, że największym, najbardziej widocznym instrumentariuszem jest sam ksiądz Sowa, bo to jego słowa o nim no nie najlepiej, powiedzmy, świadczą. No, za słowa przeprasza i jest zbulwersowany tym, że ktoś śmiał podsłuchać rozmowę prywatną i to jeszcze przy imieninach, później po imieninach. To, że jego rozmowa była podsłuchana, to jest pochodna tego, że podsłuchiwano polityków. Przecież te podsłuchy w cudzysłowie nie były zainstalowane dlatego, że akurat ksiądz Sowa tam miał być. Tylko, że mieli tam być ministrowie, bardzo ważni politycy. A politycy nie mają rozmów prywatnych. Ale chyba nie ma nic zdrożnego, że ksiądz przychodzi do swojego brata, który jest właścicielem takiej restauracji. Teoretycznie nic, pod warunkiem, że przychodzi, chyba że przychodzi z politykami, omawia z nimi sprawy państwowe i to mało tego sugerując załatwienie pewnych spraw w określony sposób. Aczkolwiek w interesie Kościoła, trzeba powiedzieć, bo tutaj jest mowa o tej zwrocie nieruchomości. Z punktu widzenia politologów, czy te taśmy coś zmienią, jeśli chodzi o scenę polityczną, czy nie? Myślę, że nie, ale pokażą też w pewnym sensie dwulicowość, tak jak to pan profesor powiedział, w tym przypadku teraz polityków Platformy, tak jak powiedziałem, którzy z jednej strony w owym czasie stali na, jak gdyby naprzeciw Kościoła, mówiąc, że jest Kościołem katolickim, nie będą, no właśnie, nie będą klękali przed Kościołem, a z drugiej strony okazuje się, że jest przedstawicielem tegoż samego Kościoła, uzgadniają czy informują o jakichś decyzjach, uzgadniają pewne działania. No widać tą różnicę między oficjalnymi wystąpieniami a tym, co zostało nagrane. A co do samego księdza Sowy, no to myślę, że tutaj pole do działania ma arcybiskup krakowski, jak wiemy, już podjął pewne działania. Jakie one będą, no to już jest decyzja. Do końca czerwca ksiądz Kazimierz Sowa ma się stawić w diecezji krakowskiej. Ale wydaje mi się, że dodałbym tylko jedno, że to jest wyraz zawstydzenia Kościoła jednocześnie, bo szybkie działanie arcybiskupa z Krakowa bardzo dobrze świadczy o Kościele jednocześnie. No to jest szybkie działanie sprowokowane już wcześniejszym listem, czy też wcześniejszym pouczeniem. No ale jednak jest to szybkie działanie i rzeczywiście, jeżeli oczywiście zostanie ono zrealizowane, to jest to taki wyraz samozawstydzenia Kościoła. Wydaje mi się, że Kościół tutaj został troszkę pouczony. Ja nie mówię o całym Kościele. No bo... tak, bo to nie cały Kościół siedział, nie cały Kościół pił, palił i ustawiał scenę polityczną. Nie, no Kościół ma takich ludzi wybitnych jak w świętej pamięci ksiądz Lichner, także tam są bardzo pozytywne postacie. No, ale panie profesorze, skoro pan już tak wybiega, to powiedzmy też, że Kazimierz Sowa, przepraszam, ksiądz Kazimierz Sowa, w słowach dość dosadnych opisywał niektórych hierarchów kościelnych. Mówił też, co z diecezjami, w jaki sposób w te diecezje uderzyć. No więc właśnie mówię o tym cynizmie. To, co się rzuca na pierwszy rzut oka, jak się słyszy to, co powiedział pan ksiądz Sowa, to jest ten cynizm i ta dwuznaczność. I tam wydaje mi się, że to raczej nie licuje z postawą księdza Kościoła katolickiego. Wczoraj pan poseł Raś był uprzejmy w programie Forum powiedzieć, że być może od tego czasu była jedna spowiedź, być może dwie. I właściwie się, nie ma już sprawy, jest po temacie. To się nie da wyspowiadać. To jest dyskwalifikacja całkowita w moim przekonaniu. Ja myślę sobie, że Kościół słusznie czyni, wycofując pana księdza Sowę z posługi na terenie Warszawy. No ciekawy jestem, jakie miejsce znajdzie. Panowie, jakie wrażenia po tych też? Piotr Pałk. Za bardzo personalizujemy te komentarze, za bardzo się skupiamy na księdzu Sowie. Te taśmy nie wstrząsną polską polityką ani polskim kościołem, a one są świetną zapowiedzią tego, że być może są taśmy, które mogą nim jeszcze wstrząsnąć. Jak była pierwsza fala podsłuchów i ujawnionych stenogramów i nagrań, to krążyły takie opinie, że tych nagrań jest kilkaset godzin. Usłyszeliśmy kilkadziesiąt godzin. Mówiono o tym, że dwukrotnie został nagrany Donald Tusk w rozmowie z Janem Kulczykiem. Nie wiem, na ile to jest prawda. Wielu... No to chyba przydałoby się zapytać, aby Mufra było w redakcji wprost. Natomiast jak przyjrzymy listę tych osób, których rozmowy już znamy, to nie jest lista przypadkowa. Ci, którzy nagrywali, rzeczywiście precyzyjnie selekcjonowali ludzi, którzy mieli ogromną wiedzę i ogromną władzę. To, że nie zostały ujawnione bardziej sensacyjne nagrania od tych, które teraz słyszymy, tego chyba możemy być pewni. A te są sensacyjne, czy nie? Są sensacyjne w kilku aspektach. No,
dodają kilka istotnych puzli do naszej wiedzy o trzeciej RP i o tym, jak funkcjonowała poprzednia władza. Rzeczywiście ksiądz jako taki łącznik między niektórymi frakcjami Platformy, albo między Platformą a Kościołem, albo między Platformą a niektórymi biznesmenami budzi sensację. Natomiast ja bym się na tym specjalnie nie skupiał, bo rzeczywiście... Czyli co, przyjmujemy narrację, że ksiądz Kazimierz Sowa stał się duszpasterzem Platformy? Można w dużym uproszczeniu publicystycznym tak powiedzieć. Na pewno okazuje się tam większym patriotą Platformy i niektórych interesów niż patriotą Kościoła, co w przypadku kapłana niedobrze o nim świadczy. Dowiadujemy się coś, co wnikliwi obserwatorzy wiedzieli wcześniej, że Ryszard Petru nie jest jakąś nową postacią antyestablishmentową, która jest świeżym narybkiem polskiej polityki. Wiemy, i że lubi dopijać to, co zostaje. Wiemy, że był znany, lubiany. Jany był Rysiem, zanim stał się nim i tym trzecim prezesem. W wielu wpadkach w mediach. Wiemy teraz, co politycy Platformy, tak wpływowi jak Paweł Graś, uważali o Michale Bonim. Wiemy, co ksiądz Sowa i politycy Platformy uważali o hierarchach Kościoła. No jest to taka wiedza, która pomaga komentatorom, pasjonatom polityki. Natomiast dla społeczeństwa potrzebny jest chyba większy ładunek i to niewątpliwie jest informacja, że ten ładunek gdzieś jest i że ci, którzy dysponują taśmami, chętnie się nim ze społeczeństwem podzielą. Redaktor Stankiewicz. Zdziwiony, zszokowany, zniesmaczony. Nie wydaje mi się, że po tym uderzeniu w roku 2014 to nie powinniśmy być zdziwieni, bo pewna logika przeprowadzania tego typu operacji wskazuje na to, że najmocniejsze rzeczy ujrzeliśmy. Poza rozmaitymi kwestiami obyczajowymi, które są na taśmach, które nie zostały ujawnione, to politycznie pewnie najpoważniejszy ładunek jest. A ponad ujawniony. Są też filmy. Teraz tak. Ja uważam, że ksiądz Sowa to jest w ogóle fałszywy trop. To znaczy, on dostał rykoszetem. On jest najbardziej aktywny na tych taśmach i rzeczywiście mówi rzeczy, które nie uchodzą duchownemu. Gdyby mówił tak polityk, to myślę, że już byśmy do tego byli przyzwyczajeni. Jesteśmy zdumieni dlatego, że tak mówi ksiądz. Ale nie o niego tutaj chodzi. To znaczy, kluczowe jest pytanie, czy służby nasze obecne mają to nagranie. Jeżeli go nie mają, to znaczy, że jest dysponent zewnętrzny, który wciąż sączy do opinii publicznej tego typu nagrania w zależności od sytuacji politycznej. Ta taśma jest ostrzeżeniem dla Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, przypomina aferę, która może nie doprowadziła do upadku rządu Donalda Tuska, ale ewidentnie miała wpływ na to, że Tusk podjął decyzję, że wyjeżdża do Brukseli i ewidentnie wpłynęła na słabszy wynik Platformy Obywatelskiej, bo ona wracała też w kampanii. Tam była rekonstrukcja rządu ze strony Ewy Kopacz, bo wypłynęła akta z tej sprawy. A zatem to jest przypomnienie Platformie, że po pierwsze coś na nią jeszcze może być, po drugie przypomnienie Polakom to, w jaki sposób Platforma traktowała spółki, bo ja jestem gotów też merytorycznie rozmawiać jakby o zawartości tej taśmy. I obóz władzy ewidentnie na tym dzisiaj korzysta. Szczęście PiSu jest takie, że takich nagrań nie ma i nie można go w ten sposób szantażować. Natomiast, drodzy Państwo, no, byliśmy naiwni, uważając, że na przykład wojna w PZU, która się toczy w obozie władzy, tutaj najnowszym elementem jest umieszczenie tam Małgorzaty Sadurskiej w kancelarii prezydenta, jest wojną miłościwą. Jeżeli Mateusz Morawiecki próbował wymienić prezesa kojarzonego ze Zbigniewem Ziobro w dniu, kiedy Jarosław Kaczyński był za granicą, to na pewno nie było ustalane na eleganckich kolacyjkach, w pokojowych warunkach. Być może rzeczywiście w tym coś tego. Jest. Ale teraz tak, Platforma Obywatelska przyjmuje narrację, że wysokie wynagrodzenie Małgorzaty Sadurskiej, chociażby rzeczywiście dając wiarę tym doniesieniom medialnym, którą ma wynosić 90 tysięcy złotych, jest raptem o 10 tysięcy wyższe, aniżeli jednego z omawianych panów, które wynosiło 80 tysięcy. Nikogo to nie dziwiło, nie bulwersowało. Ale, redaktorze, nawet przypomnienie, wiesz, ja tego, mówiłem o tym już 2 lata temu. Ale ja tego nie usprawiedliwiam. Powiem więcej, bo wspomina pan o Aleksandrze Gradzie. Ja publikowałem tekst, co wynika z jego 80 tysięcy. On kierował spółką jądrową, przeszedł z rządu do kierowania spółką PGE EJ1, która miała budować elektrownię atomową i wyszła z tego katastrofa. To znaczy on brał 80 tysięcy i nic z tego nie wyniknęło. Tylko PiS miał być inny. Znaczy, na tym polega problem, że dzisiaj PiS stoi przed kryzysem wiarygodności, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Dane gospodarcze tych spółek są dobre. Ale to nie o to chodzi. To nie znaczy, że dane na przykład poprzednich prezesów w Orlenie czy w PZU z nadania Platformy były złe. To nie ale o tym w porównaniu mówimy. Do tych danych były kiepskie. No ale
PiS miał zmienić standardy rekrutacji do spółek Skarbu, tego nie zrobił. A to, co robi Platforma na tych taśmach, o czym mówi, te roszady, te układanki, ten pójdzie tu, to jest jakby ten mechanizm, który miał być zmieniony. I redaktor Pereira. Ja pierwsze chciałem podziękować, bo chyba redaktor Sienkiewicz był jednym z pierwszych, który zaczął analizować treść pod kątem kontekstu, tego, jakie skutki były tych działań, bo czytałem ten tekst. I jeden z pierwszych portali, który rzeczywiście nie bał się tej informacji. Onet się nie bał informacji. Proszę mi wierzyć. Ja powiedziałem, że jeden z pierwszych portali, który odważnie zaczął to publikować. Uznałem, że czytelnikom należy się pokazanie pewnego kontekstu towarzysko-politycznego tamtej sytuacji, że same przytoczenie cytatów nie oddaje, nie pokazuje całej pełni gry, która się wtedy toczyła. Ale to jest dopiero początek mojej wypowiedzi, bo odnosząc się do tego, kto jest dysponentem, jakie ma cele, no niestety nie jestem w stanie się odnieść, no bo będę chronił źródło. Też mogę to powiedzieć powiem. Bardzo ogólnie, że... Ale przecież większość... zarzut ZUS pana posła Rasia padł, nie, że no, TVP Info jest źródłem, tak? Zarzut ZUS posła Rasia jest o tyle zabawny, powiedzmy, że tam panowie bardzo niefajnie o nim mówią i Karpiński na przykład się z niego śmieje. Ale nie abstrahując od tego, mówię, że to... To kto jest, znaczy cała ta teoria z Małgorzatą Sadurską jest o tyle nietrafiona, że trochę dłużej trwa praca przy tym, ale powiedzmy ogólnie, większość teoria, może inaczej, nie słyszałem żadnej teorii na temat źródła i celu tych taśm, która byłaby zgodna z prawdą, to po pierwsze. Po drugie, to też musimy spojrzeć na to w ten sposób. Znaczy nagrania, które są, znaczy nie zginęły, tak, nie spłonęły, to też dla dobra publicznego, no chyba, że mówimy o, nie wiem, jakichś sprawach rzeczywiście obyczajowych, tak, skandalicznych, gdzie nie ma sensu wchodzić w pewne sfery prywatne innych ludzi, nawet osób publicznych. Ich ujawnienie tak naprawdę ukróca również szanse czy zagrożenie szantażu. Tak. To też ta sprawa, myślę, nie wybrzmiała przy okazji 2014 roku. I nawet jeśli miałoby się pojawić nowe nagrania, no to zawsze można się zastanowić, jaki jest dobry czas, jaki jest zły, kto to na tym straci, kto na tym zyska. No trudno powiedzieć, tak? No, fakt jest faktem, że ci panowie zostali nagrani. Moja teoria jest taka, że niekoniecznie chodziło o polityków. Być może nawet chodziło o świat biznesu bardziej na początku i politycy byli bardziej odpryskiem, bo rzeczywiście się okazało, że zaczęli i przychodzili regularnie najważniejsi politycy partii rządzącej. A co do księdza Sowy, znaczy jedno... Ja nie chcę rzucać w niego kamieniem. Powiem tak, no jest... Dla mnie się zachował rzeczywiście jak polityk bardziej niż ksiądz. Niepokojące jest to, że chyba to jest ten wizerunek Kościoła, który Platformie Obywatelskiej odpowiada, a przynajmniej szczególnie jakoś nie przeszkadza. A słowa pana posła Rasia, który mówi, że być może się wyspowiadał, okej, jeśli mówimy jakby o czynie jako człowieku, to być może się wyspowiadał ze swoich słów, ze swoich czynów, ze swoich działań, ale on działał, mówił i organizował pewne kwestie polityczne dotyczące spraw publicznych, więc tak naprawdę powinien być rozliczany, jeśli już o tym mówić, jako polityk. No, problem jest taki, że nie jest w żadnej strukturze politycznej, nie jest posłem, ministrem, którego można było odwołać. Samuel, błyskawicznie, kto płacił za te spotkania u Sowy i przyjaciół? Na czyje kosztowne były? To jest pytanie, bo akurat ten wątek się jakoś szczególnie na tym nagraniu nie pojawia. Nie chcę spekulować, że imieniny to są składkowe. To Paweł Graś i były szef BOR-u Marian Janicki, ale to Marian tylko był, przypuszczenie. Był bohaterem, tak? No, na jego imieniny przyszli. I powiem tak, no chciałbym naprawdę zaprotestować przeciwko mówieniu, że to są sprawy prywatne, że to w ogóle biedny ksiądz jest osobą prywatną i księża mają swoje opinie. To prawda, mają i nawet mi nie przeszkadza, że ksiądz Sowej ma swoje poglądy również w bliskiej Platformie. Bardziej mnie też trochę jako katolika zabolało to, że on mówi cały czas o własnym kościele, o własnych biskupach swojego kościoła. Nie polemizować, zniszczyć. To jest nauka kościoła. O mediach akurat, ale też to, że on jakby donosi na tych biskupów, kto, gdzie, kogo można zyskać. Ten wątek środków funduszy europejskich na diecezję, no przepraszam bardzo, to jest...
granie po prostu jakąś pałką i marchewką. Znaczy, jedna rzecz... Panowie, to zróbmy tak. I ta jedna rzecz, z całą pewnością ją poruszymy i jutro, i pojutrze. Będzie na to czas, bo tych nagrań jest kilka godzin. To zaledwie fragment, który ujrzał światło dzienne. Pozwolą państwo, że przeniesiemy się na krakowskie przedmieście. Będziemy przyglądać się temu, co tam się dzieje przez cały czas. Tym bardziej, że widzieliśmy, że już interweniowała policja, między innymi ze sprawą deklaracji złożonych przez tak zwanych obywateli RP, którzy zapowiadali, że wszelkimi sposobami będą blokować te miesięcznice, jak również kolejne. Były też zapowiedzi i takie, że następnych miesięcznic już nie będzie. Teraz państwo słyszą między innymi skandowanie do kościoła, ale to też warto przypomnieć, że również prowokacje miały miejsce już i w kościele, z którego zwykle uczestnicy tych miesięcznic, tych pielgrzymek wychodzą. I też przypomnijmy, że dziś pojawił się po tych deklaracjach obywateli RP apel rodzin katastrofy smoleńskiej, które zaapelowały, że ciężko przeżywają te chwile. To przypomnienie tego, co dzieje się. I proszą, nie utrudniajcie nam tego. Widzimy, że jednak do utrudnień doszło. Swoją drogą, tutaj państwo już w wiadomościach również widzieli jedno ze zdjęć, które krąży po portalach społecznościowych i które również zbulwersowało wszystkich, bez względu na barwy polityczne. To zdjęcie z imprezy, która miała miejsce w KGHM, to zdjęcie moglibyśmy państwu w tej chwili pokazać, z bulwersującym, skandalicznym napisem. To jest właśnie to zdjęcie. Pili drwili z katastrofy smoleńskiej, tu polewaj i niewybredne skojarzenie z tragedią narodową, z tragedią smoleńską. Kto za to odpowiada? Wiemy. KGHM w Głogowie, ta impreza miała miejsce w maju. Są również zapowiedziane już decyzje personalne przez prezesa KGHM-u. Panowie, czy to jest ta narracja, w którą w tej chwili weszliśmy, i pytanie, może inaczej, skąd ta narracja się wzięła? Za czyim przykładem poszliśmy, że do tego typu sytuacji dochodzi? No cóż, pytanie jest wyjątkowo trudne, bo trudno znaleźć podobny przypadek w ogóle w Polsce, w naszej historii, w naszej tradycji, w naszej kulturze, w naszym życiu politycznym, w naszych podziałach politycznych społeczeństwa polskiego czy klasy politycznej. Nie było takiej sytuacji, żeby utrudniać komuś możliwość oddania czci swoim zmarłym, żeby utrudniać komuś odwiedziny na grobie osoby bliskiej, na grobie członka rodziny. To jest coś, co w polskiej kulturze do tej pory nie funkcjonowało i myślę, że doszliśmy do kolejnej granicy. Nie wiem, co jest za tą granicą. Boję się, że może być dużo gorzej. Powtórka z incydentu z Łodzi tutaj sama się nasuwa, bo już więcej... No co jeszcze można zrobić, żeby zohydzić drugą stronę? Nic więcej nie można zrobić, żeby zaostrzyć ten konflikt. Najbardziej zdumiewa mnie w tym dzisiejszym dniu tak naprawdę tylko to, że kiedy przedstawiciel obywateli RP mówi, że świadomie będą łamali prawo, w żaden sposób przeciwko temu nie protestują. A brali udział w tym spotkaniu posłowie PSL-u, posłowie Platformy i posłowie Nowoczesnej. To już kto brał udział, to jest inna rzecz, ale że żaden z nich nie zaprotestował, nie odniósł się do tego, ci posłowie, którzy po pierwsze mówią o ochronie praworządności w Polsce, to są ci sami, tak jak pan wymienił, partie, to są te partie, które mówią właśnie o tym, wolne media. Tak. Po drugie, to są ci sami posłowie, którzy tworzą prawo. Także prawo, które mówi o jakie są konsekwencje za łamanie prawa. A tutaj sami de facto przyzwalają, tolerują zapowiedź łamania prawa. Pytanie, jaka jest konsekwencja dla osoby, która godzi się na tego rodzaju działanie, jeżeli jest posłem? Pan profesor Kich. Ja myślę tak, że każda akcja rodzi reakcję. Musimy o tym pamiętać. To jest ta prawda. Tutaj mamy też do czynienia z nią. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość próbuje mobilizować i budować pewien etos konsekwentnie i rzeczywiście ma to prawo, bo rzeczywiście tragedia, która wydarzyła się w Smoleńsku, dotknęła przede wszystkim prezydenta, czyli krótko mówiąc partię, którą prezydent reprezentował. Natomiast to jest ta akcja, czyli posłowie ze wszystkich w zasadzie. Tak, ja rozumiem, ale ja mówię, bo to dzieje się pod palcem prezydenta, chodzi tu głównie o pana prezydenta, jego żonę. Więc to jest akcja, reakcja. No, opozycja, która określa się mianem detonowej, nie ma żadnego innego pomysłu na sformułowanie swojej autonomicznej propozycji dla polskiego społeczeństwa. W związku z tym
podejmuje działania zmierzające do uniemożliwiania budowania tej nowej narracji, mobilizowania szeregów Prawa i Sprawiedliwości, czyli krótko mówiąc odpowiada destrukcją. I rzeczywiście tylko destrukcja w tej chwili funkcjonuje, jeżeli mówimy o opozycji. Nie ma tam żadnej konstrukcji rzeczywiście, w żadnym ani przypadku, ani w Sejmie. W Sejmie też nie ma żadnych konstruktywnych rozwiązań, jest tylko reagowanie na propozycje lub inicjatywy podejmowane. Panie profesorze, chciałbym zapytać inaczej. Jesteśmy państwem katolickim. Większość społeczeństwa to są katolicy. Czy zadeklarowani, z całą pewnością większość ochrzczonych, czy praktykujący, to jest już zupełnie inny temat. Czy wyobraża pan sobie podobną sytuację w państwie, gdzie większość stanowią muzułmanie, że muzułmanie sprawują swój kult i ktoś wychodzi obok i próbuje im ichniejszy kult, czy ichniejszy mistycyzm w jakiś sposób obrzydzić, zohydzić, albo nawet uniemożliwić jego prowadzenie? To oczywiście bardzo trafnie pan podkreślił, ale myślę tak, że jest to także kwestia kultury politycznej Polaków w dużym stopniu. Znaczy kultury osobistej. Ale ja mówię o kulturze politycznej, bo tu akurat chodzi o kultura w ogóle, ale kultura polityczna Polaków. I ja myślę sobie, że ta kultura polityczna dotyczy oczywiście obu stron polskiej sceny politycznej, bo musimy mówić o polskiej klasie politycznej jako i to jest problem kultury politycznej rzeczywiście, bo to jest absolutnie niedopuszczalne w moim przekonaniu, żeby koncentrować działania polityczne na tego typu zjawiskach, to znaczy przeszkadzanie w przeprowadzaniu, nawet jeżeli to jest instrumentalizowane, nawet jeżeli to ma cele polityczne, ale to jest rzeczywiście uzasadniony żal i uzasadniona uroczystość. Pan profesor Babrzyk. Jedno tylko zdanie. Gdyby taka sytuacja miała miejsce zakłócenia uroczystości religijnych w kraju muzułmańskim, to ci demonstranci nie zostawiliby skrawka części jednego ciała każdego tego demonstranta. Oni wszyscy byli po prostu rozszarpani. Tak to się odbywa w krajach muzułmańskich. My reprezentujemy inną kulturę. To jest inna kwestia. Mówienie, znaczy porównywanie tej sytuacji w ogóle do sytuacji na Bliskim Wschodzie i konfliktów religijnych tam jest kompletnie nietrafione. W Iranie mieliśmy ostatnio zamach. W ogóle nie używać tego typu porównań. Ale spróbujmy to przenieść na rynek europejski. Jedno zdanie. Nie szukajmy daleko. Charlie Hebdo. Jedna okładka. Panie redaktorze, ale po co w ogóle wprowadzamy muzułmanów do dyskusji wewnątrzpolskiej? Ja użyłem porównania. Czy gdyby w Polsce panował w tej chwili islam, czy gdyby podobna sytuacja miała miejsce, czy również wszyscy by się na to godzili w takim sposób? Panie doktorze, ale to musimy zacząć od definicji, jeżeli chcemy się bawić dyskusję akademicką, czy to są uroczystości religijne, czy to są uroczystości uczczenia ofiar, ale już nie religijne. Jeżeli jest msza, to nie mam wątpliwości, że jest to uroczystość religijna. Ci ludzie, których nigdy nie popierałem i zawsze krytykowałem, nie przeszkadzają w czasie mszy, tylko późniejszego... To nie jest prawda. W czasie mszy również nie. To jest ważne, żeby powiedzieć, że najpierw jest msza, później jest pochód z modlitwą, i na końcu jest rzeczywiście wystąpienie. A blokada była po wyjściu z kościoła, gdzie jeszcze jest modlitwa. Nigdy nie popierałem działań obywateli RP, nie tylko w związku z miesięcznicami, ale także z kiedy Jarosław Kaczyński odwiedza Wawel i tam uniemożliwia mu się oddanie czci bratu. Uważam, że to jest barbarzyństwo. Ale wprowadzanie tutaj dyskusji, porównywanie tego do islamu ma się kompletnie nijak. Nie porównania do islamu, zestawienia. W kręgu kultury europejskiej, bo ona jednak bardzo silnie akcentuje czczenie zmarłych, bardzo silnie akcentuje szacunek dla zmarłych, szczególnie dla ofiar niewinnych katastrof. I tylko w tym kręgu kulturowym można to ocenić naprawdę nagannie. Ale czego możemy się spodziewać po obywatelach RP? No to jest organizacja skrajna, organizacja, która nie boi się przemocy i wprost mówi, że nie omieszka jej użyć, jeżeli takie będą ich cele. To jest organizacja, która się stawia ponad prawem i co gorsza jest to organizacja, na której działalność przyzwala opozycja, bo rzeczywiście trudno się doszukać jakichś słów krytyki czy odcięcia się od tak skrajnych działań i moim zdaniem jest to celowe, bo tego typu skrajne działania mające na celu wygenerowanie większych emocji politycznych wokół obchodów miesięcznic i w ogóle wokół działalności rządu jest użyteczne dla opozycji i obywatele RP współpracują z tą opozycją, nawet jeżeli nie jest to współpraca jawna. Taka jest moja teza. Przećwiczyliśmy tego typu działania bezpośrednio po Smoleńsku, gdzie mieliśmy prowokatorów, których oczywiście nikt nie złapał za rękę i nie pokazał wyciągu z kąta, no ale jeżeli oni się potem pojawiali na wiecach pana Komorowskiego, czy przytulali się do pani Kopacz i robili sobie z nią zdjęcia, albo z urzędnikami z kancelarii
i pana prezydenta, to inna pani. No to przepraszam, raz to może być przypadek, 50 razy to na pewno przypadek nie jest. Kiedy słyszymy w tej chwili modlitwę Zdrowaś Mario, pozdrowienia anielskie, słyszymy również okrzyki. Czy można mieć wątpliwości, co to jest za uroczystość? Pytanie do redaktora Stankiewicza. Panie redaktorze, rozumiem, że wchodzimy w kwestie teologiczne albo nie, kodeksu kanoniczne. Nie, w kwestie teologiczne. W kwestie naszego wychowania. Czy to jest procesja prowadzona przez księdza? Jest ksiądz. No ale ja na czele pochodu nie widzę księdza. Wie pan co, znaczy, to są uroczystości, do których każdy ma prawo, ale to nie są uroczystości organizowane przez Kościół. One są poprzedzone mszą i pełna zgoda, ale powtarzam, to jest akademicka dyskusja, którą państwo mnie wciągnęli, bo usiłując to porównać do sytuacji na Bliskim Wschodzie, co jest kompletnym nieporozumieniem. Sam redaktor się wtrącił. Nie, no chwileczkę. Rozmawiajmy o naszym polskim podwórku. To było pytanie do politologów. Ja uważam, że przeszkadzanie w uroczystościach, które służą upamiętnianiu, jest barbarzyństwem, ale nie wplątujmy do tego islamu. Jeśli mogę, ja powiem, ja próbowałem uporządkować, bo to rzeczywiście jest, myślę, istotne, że rzeczywiście te marsze polegają na tym, że jest najpierw msza święta w katedrze, to zawsze była od pierwszej miesięcznicy, później jest modlitwa w drodze pod pas prezydencki, tam również jest modlitwa i następnie pojawiają się wystąpienia polityczne, więc wydaje mi się, że jeśli mówimy rzeczywiście o tym, co jest polityczne w danym wydarzeniu, a co jest religijne, tam jest akurat bardzo wyraźnie oddzielone i tutaj myślę, że nawet gdyby chcieć się doczepić, jest trudno. Moment, jeszcze tylko dopowiem, jak widzę te obrazki, to ja przypominam sobie 2010 rok przed wyborami, kiedy cel był jeden. Rozgrać tak emocje, żeby wybory polityczne mniej opierały się na racjonalnej ocenie stanu rzeczy, a bardziej na pewnych reakcjach właśnie emocjonalnych. Czy to komu podoba, czy nie, czy to jest charakter religijny, czy polityczny tej demonstracji, ona jest po prostu zgodna z prawem. Obywatele po prostu to prawo łamią, niezależnie od tego, czy się to komu podoba, czy nie, takie jest prawo, oni to prawo łamią i w związku z tym, niezależnie od tego względu moralnego, zasługują na potępienie. Panie profesorze, na światło dzienne wychodzą nowe doniesienia, bo jeden z tygodników opublikował zdjęcia z prosektorium. Słyszymy o ekshumacjach, o których była mowa, że są zupełnie niepotrzebne, że są zbyteczne, że wszystko było w najlepszym porządku przeprowadzone, wszystko dokładnie, ramię w ramię, ręka w rękę i tak dalej. Czy po tych wszystkich doniesieniach, że w jednej trumnie znajdują się szczątki co najmniej 7 innych osób, w drugiej trumnie znajdują się inne szczątki, czy te marsze nabierają innego znaczenia, czy w ogóle ten temat powinien być zupełnie inaczej interpretowany? Ja myślę tak, że rzeczywiście te ostatnie wiadomości o tych ekshumacjach wskazują na to, że to jest jednak wielki protest przeciwko byle jakości, która oczywiście doprowadziła także w pewnym sensie do tragedii, z tym się należy zgodzić. Ale protest czyj? Tych ludzi, którzy przez 86 miesięcy chodzą i mówią o tym, czy protest tych, którzy dziś krzyczą do kościoła? Nie, ja myślę tak, kiedyś tam też przypadkowo, będąc na programie TVP Info, byłem wśród tych ludzi, więc rozmawiałem z tymi ludźmi. I rzeczywiście to są ludzie prezydenta, to są ludzie, którzy mieli swojego prezydenta i przychodzą czcić co roku, co miesiąc swojego prezydenta. I rzeczywiście byłem taki troszeczkę zszokowany, że rzeczywiście to był autentyczny przejaw autentycznej pamięci o prezydencie Lechu Kaczyńskim. To nie tak, jak nam się wydawało, że oni przychodzą demonstrować. To byli ludzie prezydenta, to są ludzie prezydenta, jeżeli chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy tam przyjechali, setki z różnej części Polski. Więc w moim przekonaniu ten żal tam jest szczery. Niezależnie od tego, że jest także instrumentalizowany, bądźmy uczciwi, partia podejmuje działania zmierzające do optymalnego skonsolidowania szeregów i stworzenia pewnej narracji, która będzie jakimś takim czynnikiem wiążącym, łączącym ludzi związanych z Prawem i Solidarnością. Mają do tego prawo, a to prawo daje im ogromna tragedia, jaka wydarzyła się w Smoleńsku. I wydaje mi się, że kpienie sobie z tej tragedii, wykorzystywanie instrumentalnie przez opozycję tej tragedii do odbicia się politycznego na scenie politycznej jest co najmniej niemoralne, absolutnie, jeżeli panowie, którzy protestują przeciwko temu, nie mają konstruktywnych propozycji dotyczących życia politycznego, gospodarczego w Polsce i koncentrują się tylko na tym, co nie wymaga żadnej intelektualnej głębi, no to tylko należałoby współczuć i wrócić do tego, co ja powiedziałem poprzednio, braku kultury politycznej. To publicystycznie. Komu przeszkadzają te miesięcznice?
No, przede wszystkim od lat opozycja dzisiejsza prowadzi taką naukę dla obywateli, że oto Jarosław Kaczyński i PiS to jest partia autorytarna, która dąży wręcz do jakichś totalitarnych rozwiązań. To jest oczywiście nieprawda, bo korzenie intelektualne i praktyka polityczna tej formacji jest inna. Oparta na konserwatyzmie, na republikanizmie, na kilku różnych innych nurtach prawicy. Natomiast przyjęcie takiej narracji, opisywanie tak swojego przeciwnika politycznego prowadzi do konkretnych czynów i obywatele RP, wszelkie skrajne organizacje, które zakłócają masowe manifestacje, czy tą, czy inne, dążą do tego, żeby użyto wobec nich siły. To jest takie aktywne, świadoma próba sprowokowania siły, a to ze strony uczestników tych manifestacji, a to ze strony organów ścigania, policji. I to by mocno wzmocniło, uprawdopodobniło, nadało legitymację tym wieloletnim próbom wmówienia, że to jest autorytaryzm, że za chwilę zostanie użyta siła. No, kto ma w tym interes, to myślę, że zdecydowanie opozycja. To znaczy, to też jest tak, że opozycja nie odcina się, to po pierwsze, a po drugie w pewnym sensie wspiera. Ja nie mówię o wypowiedziach posłów, takich jak na przykład pani Pomaska, tylko chociażby o przyjściu z białymi różami. Ja nie będę tutaj mówił, że białe róże są symbolem agresji i nienawiści, tylko akurat przyszli dzień po użyciu tych białych róż przez obywateli RP, więc było to ewidentne nawiązanie i taka solidarność z działaniami, które w tym momencie możemy obserwować. Powiem w ten sposób, miesięcznice, dzisiaj jest 86, odbywają się naprawdę od dawna, tak? Od 2010 roku. I rzeczywiście jedni uważali, że są ok, inni, że nie. Jeszcze inni mieli stosunek obojętny i ta dyskusja co jakiś czas wypływała, ale w tym momencie nic się takiego nie stało, żeby próbować siłą w jakiś sposób to blokować, konfrontować się, doprowadzać do agresji. I to jest, myślę, kluczowe pytanie. Niezależnie od tego, co kto sądzi o tym wydarzeniu, no taka próba wywoływania niepotrzebnej agresji jest a hasło wznoszone w tej chwili podczas, powiedzmy, kontrmanifestacji, bo też nie wiemy, czy rzeczywiście jest ta kontrmanifestacja i gdzie ci obywatele RP stoją, do kościoła. To jest hasło zasadne, czy nie? No to jest hasło postackie, przepraszam za kolokwializm. Redaktor Stankiewicz. Jest oczywiste, że w każdej zbiorowości społecznej będą ludzie, którzy mają różną wrażliwość. Dla niektórych Smoleńsk był ważny, dla innych kompletnie nie był ważny. Na to nałożyła się jeszcze polityka. To znaczy, rządy Prawa i Sprawiedliwości budzą emocje u tego elektoratu antypisowskiego. No tak, tylko te rządy Prawa i Sprawiedliwości nie miały miejsca w roku 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Proszę mi dać skończyć. I to na to chcę zwrócić uwagę. W tamtych czasach nie było kontrmanifestacji. Ale było sikanie po ludziach, sikanie do zniczy. Myli pan dwie rzeczy. Mówili pan 2010 rok po katastrofie, te pierwsze tygodnie, miesiące, z tym, co się działo później. Akurat 2011-2012 rok to są takie czasy dość poważnego kryzysu w tych miesięcznicach. Dyskusja w Prawie i Sprawiedliwości nawet się odbywała, czy kontynuować te miesięcznice. Jarosław Kaczyński opowiadał o tym wywiadzie dla Onetu, który przeprowadzałem. W 2015 roku, po zwycięstwie Andrzeja Dudy, przyszła do niego Anita Czerwińska, obecna posłanka PiSu, wówczas szefowa klubów Gazety Polskiej, i zaproponowała, żeby, ponieważ Duda zwyciężył, a zatem swój cel osiągnęliśmy, żeby przestać organizować miesięcznicę. I Kaczyński zdecydował, że jednak nie. Więc te protesty są relatywnie, po pierwsze, ograniczone, bo to nie jest wielu ludzi. To są ludzie głośni, ale nie jest ich wielu. To po pierwsze. Po wtóre, one, mam wrażenie, taką iskrą, która spowodowała, że te protesty następują, była zmiana przepisów dotycząca zgromadzeń publicznych. Samuel, nie usprawiedliwiam, tylko staram się przedstawić chronologię. To znaczy, kiedy okazało się, że jest prawo, które nadaje szczególny status miesięcznicom smoleńskim, to podziałało jak iskra. I od tego momentu, powtarzam, nie zgadzam się z tego typu protestami, uważam je za barbarzyńskie, ale relata refero, to znaczy taki nastąpił zbieg sytuacji, że od tego momentu tak naprawdę zaostrza się ten kryzys. I niczego nie zmienia w tych opiniach Polaków o Smoleńsku, ani pewnie o tych protestach. Te ostatnie doniesienia, które są oczywiście bulwersujące, nieakceptowalne
i w ogóle po prostu niebywałe dla kraju, który ma jakiekolwiek ambicje, żeby w ten sposób traktować jakichkolwiek swoich zmarłych, nie mówiąc o elicie własnego państwa. No, błyskawiczne przypomnienie też dla obywateli RP, że to wznoszone hasło do kościoła jest troszeczkę bezzasadne dziś na krakowskim przedmieściu, bo dając wiarę i naszemu wychowaniu i przekazowi w testamencie zawartemu, Chrystus powiedział, że gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Czyli ci ludzie dziś są świadomi uczestnikami kościoła. Boże, chodzi o kościół wizytek, żeby pójść dalej tym tropem. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że o ile mnie pamięć nie myli, że akurat pomysł ustawy o zgromadzeniach i jej zmiany był po powstaniu i manifestacjach obywateli RP i raczej przepraszam, raczej dali pretekst, można powiedzieć, i dali argument, że rzeczywiście pomysł, żeby dwie manifestacje nie odbywały się za blisko z siebie, żeby nie doszło do jakiejś scysji, jest sensowny. I naprawdę trochę też dyskutujemy nad tym samym sensem, czy miesięcznica, czy dobrze, że tutaj w Prawie i Sprawiedliwości była dyskusja o tym. Rzeczywiście była i pewnie niektórzy politycy PiS-u nie chcieliby, żeby ta miesięcznica się odbywała. Ale faktem jest, że się odbywa. Nikomu krzywda się nie dzieje. Ludzie przychodzą, modlą się, później jest wystąpienie, później idą do domu. I nigdy się nikomu z tego tytułu krzywda nie stała. A krzywda moim zdaniem dzieje się realna w momencie, w którym podkręca się i w pewnym sensie zwiększa się poziom nienawiści i języka agresji w polityce, bo to działa jednak na obywateli. Tak? To w pewnym sensie zaognia. Znaczy, były prezydent, przepraszam za dygresję, Bronisław Komorowski, który mówi o waleniu pałą po łbie, były prezydent Lech Wałęsa, który z kolei mówi o wyrzucaniu przez okno. To nie jest moim zdaniem język, który powinniśmy w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać. Ale posłanki Pawłowicz, mam nadzieję, też nie będziesz usprawiedliwiał. Jeśli mówi tego typu rzeczy, zdecydowanie. Panowie, dojdzie do spokoju? Czy do spokoju między ludźmi? Ludźmi wierzącymi, ludźmi wyznającymi jedno państwo. Tak długo, jeżeli tak można, jak będzie się obu stronom poniekąd opłacało polaryzowanie sporu, jak długo opozycja nie będzie miała pomysłu na siebie, bo ona w tej chwili programowo, intelektualnie po prostu nie istnieje. Jedyną metodą do tego, żeby prowokować rząd, prowokować również błędy, bo przecież jak są emocje, jak wznosi się kumany tużu dowolnym tematem, który jest zastępczy, to dużo łatwiej sprowokować kogoś do zbyt ostrej wypowiedzi albo jakiegoś policjanta do tego, żeby użyć siły. O to tu chodzi i spokoju mieć prędko nie będziemy. Bardzo dziękuję. To był program Minęła 20, a my przenosimy się już w całości na krakowskie przedmieście.